Hej, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się w innej scenerii, bo będziemy testować wegańskie mięsa. Firma się nazywa Seitan Fred. Zaraz Wam pokażemy dokładne ujęcia tychże rzeczy, żebyście widzieli, ponieważ tutaj znajdujemy się w dystansie małym. Ale będziemy testować jałowcową, kebab, boczek, pieczeń ze śliwką oraz, jeszcze o czym zapomniałam, kiełbasę białą. Więc ogólnie zapowiada się bardzo obiecująco. Praktycznie od niedawna są te produkty dostępne. I my mamy tyle przyjemność je testować. Dokładnie. Mięso z roślin. Czyli produkt 100% roślinny, wyrobiony ręcznie, bez konserwantów, według własnych recept. Marcinek, które mięso chcesz najpierw spróbować? To co, zaczynamy od kebabu? Kebaba? Dobra, zacznijmy od kebaba. Więc ja tutaj stawiam na naszej półeczce, to jest półeczka na moją książkę, ale dzisiaj to będzie półeczka na wegańskie mięso. Więc stawiam tu kebaba. Dobra. Pierwsza? Ja czekam 15 minut? Nie. Raczej się nie zatrujesz. Okej. Okay. Dobra, to próbujemy kebaba. Jakbyś ocenił konsystencję? Konsystencja jest bardzo mięsna. Ja bym się tu nawet pokusiła o stwierdzenie, że są tu nawet takie wyczuwalne jakieś żyłki czegoś, w sensie jest takie odczucie. Ale jest to też takie jakby soczyste mięso. Dokładnie. Jeżeli wzięlibyśmy to w tortillę albo w bułkę, myślę, że trudno byłoby to zweryfikować. Czy jemy coś pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego? No to jest białko pszenne. Tak, to jest główna baza. I jeszcze soja. No i różne przyprawy. No mi to smakuje, ale... No, jest to mięsne. Na pewno, jeśli się je się samo, no to może, można stwierdzić, że to nie jest prawdziwe. Ale w kebabie... Daje takie odczucia na pewno, bo... Ale w kebabie na pewno by się nikt nie domyślił. Nawet przy podgrzewaniu, bo to są... Kawałki są nieproporcjonalne. Niektóre z nich się trzymają bardziej, niektóre mniej. Dobra. Te sałatki, bo myślę, że tutaj mamy sałatkę. Więc ogólnie wychodzi na to, że sobie urządzamy przed kamerą kolację. No, trudno. Podobno teraz są bardzo popularne takie filmy typu McBain, czy tam jak one się nazywają, że ludzie po prostu przed kamerą siedzą i jedzą. Więc zobaczymy. Okej, spróbuję to w połączeniu z keczupem. Nie mogę stwierdzić, czy to jest lepsze, ale jest to mega smaczne. W ciemno zamówiłbym naprawdę kebab w bułce albo w tortilli z tym. No to good. Świetnym mięsem. Jak byś ocenił? W jakiej skali? Od 1 do 1? 10 tradycyjnie. Dodaję 10. What? Ja nie, ja bym dała 8. Ja bym dała 8 tutaj. Dla mnie jest 10. No to... Moja prywatna cena. Wow! Good. Dobra, teraz... Ja chyba dokończę w takim razie kebab. Dokończę, ja bym sobie spróbowała tego, co tu wyłożyłam, czyli kiełbasę jałowcową. Jest dość twarda ta kiełbasa. Może wynika to z temperatury. Trzymaj. No, dzięki. Nie dość twarda, ale mniejszy kawałek. Mogę nożem w panterkę? Tak. Poproszę. Kiełbasa jałowcowa, tak? Tak. To co, próbujemy. Tego nawet nie skubnęliśmy podczas podgrzewania. Więc. Bardzo przyjemny zapach. Pachnie jałowcem. Ciekawe uczucie.
pachnie jałowcem, ale nie wiem, czy czasem za bardzo jej nie podgrzaliśmy, bo jest dość sucha. Albo nie? Dla mnie osobiście jest za bardzo przyprawiona. Chcesz uratować keczupem? Nie! Wydaje mi się, że nie trzeba ratować, ale ja chcę trochę keczupu. Ale wydaje mi się, że na jakieś kanapki pokrojone byłaby spoko, ale tak jak mówisz, jest dość mocno przyprawiona i jeśli ktoś nie jest przyzwyczajony do mocno przyprawionych rzeczy, to może być to dla niego trochę za dużo. Ja bym dała też 8. O nie, to tutaj jak dla mnie jest 6. To byłbym bliżej nawet 5. Patrz jak ona się zachowuje, bo powiedziałaś, że byłoby to dobre na na przykład na kanapki, ale ma to tendencję do rozpadania się. Tak, jest to dość taka konsystencja, taka wiórowa, taka... Ciężko... Przydałoby się jej trochę więcej wilgoci. Możliwe, że przesuszyliśmy po prostu na patelni. Może. To może być taka opcja. Ale ja nie wiem do końca, czy ona jest za mocno doprawiona, bo to nie jest pole. Według ciebie, tak? Mówisz, że jest okej. Okay. Czyli jeszcze raz, ile dajesz? Ale ja 7. Ja zostaję na 5,5 w takim razie. No dobra. Zdecydowanie kebab wygrywa. Good. To co teraz? Teraz... Proponuję, jeżeli jesteśmy przy kiełbasach, idźmy w białą, bo... Ja się na nią grzeję, ogólnie. Liczę na to. W ogóle jak się ją wyjmowało, znaczy nie wiem, czy to jest takie fajne stwierdzenie, ale ona jest taka śliska w opakowaniu. To nie jest fajne. Jest taka miękka. I mi się wydaje, że jest taka soczysta. To nie jest dobra, to wydaje mi się, nie? Ale daje poczucie na pewno bardzo realnej, białej kiełbasy. To jestem przekonany. I kojarzy się świętami Wielkanocy. I co? Teraz w bajaku? Nie, po prostu tak pachnie mi bardzo kiełbasą. To ma konsystencję zupełnie inną niż ta pierwsza kiełbasa. Ale jest bardzo smaczna. Tutaj by najlepiej by to chyba smakowało z chrzanem. Nie mamy. Prawdziwy musztardy. Ej, mega smaczna jest. Ile to ma kalorii? 253, 6,2 g tłuszczu, 32% białka, to jest pełno białka, trochę tłuszczu, nie aż tak dużo, więc ogólnie jest to świetna alternatywa też dla osób. Po smaku jest musztardą, to jest dosyć ciekawe połączenie. W tym przypadku myślę, że ketchup można odpuścić. Ale wiesz co, jak ja kiedyś jadłam mięso jeszcze, to ja lubiłam jeść białą kiełbasę z musztardą. No właśnie dlatego... I z keczupem razem. Dlatego, proszę bardzo, spróbuj teraz tego połączenia. Ukryję sobie jeszcze. Ja teraz smakuję jak biała. Tak, jest rewelacja. To w połączeniu, ta biała kiełbasa... Ej, bez jaj! W połączeniu z musztardą jest super. To jest 11. Ej, kurczę, mega, bo dopiero co... Mówiłam, no tam w różnych tam, co to było, wywiadach czy coś, że święta Bożego Narodzenia są dość proste do odtworzenia dla wegan, no bo kapusta i tak dalej. I mówiłam, że święta wielkanocne są ciężkie do odtworzenia, ale coś mi się wydaje, że z tą białą kiełbasą będzie to bardzo proste. Ja osobiście zawsze miałem problem z białą kiełbasą, bo ona była smaczna, ale jakoś nie czułem się po niej zbyt komfortowo. A teraz tak sobie myślę, że wielu wegan ma świetne rozwiązanie, bo nawet przy rodzinnym stole na święta, czy to Wielkanocy, czy jakiekolwiek inne, kiedy położy się tą kiełbasę obok innych białych, jest to nawet trudne do rozpoznania i nie musisz nawet tłumaczyć się, dlaczego nie jesz mięsa, bo przecież ty to mięso jesz. Ale wiesz co, wiele osób ma zastrzeżenie do wegan takie, że po co weganie jedzą produkty takie mięso podobne, skoro jest to nie, jest to zupełnie odwrotna ideologia niż tą, którą oni wyznają.
i że po co, dlaczego skoro chcą jeść mięso, to jedzą tylko prawdziwego. Ale ja się z tym nie zgadzam. Bo właśnie, czasem, jaka jest twoja opinia? Czasem ktoś jak jest świeżym weganinem, no to może jeszcze mu brakować starych smaków i może po prostu chcieć, nie czuć się taki wyobcowany i taki zupełnie inny. I one mogą pomóc na samym początku. No, albo po prostu możesz lubić smak mięsa, a jednocześnie nie godząc się na zabijanie zwierząt. I mały kompromis. Tak, ja to też rozumiem, ja to szanuję taką decyzję, ale wiem, że nie każdy ją szanuje. Mam taki pomysł, tak jak sobie jemy teraz tą białą szczególnie, bo tutaj z tym kebabem... Wyobraź sobie święta, zapraszasz na święta swoją całą rodzinę i na stole świątecznym wędruje ta kiełbasa. Talerz tej grzanej kiełbasy. Nie wiem, jak ona zachowuje się grzana w wodzie. I dodatkowo jeszcze wkrajasz go na przykład do jakiejś zupy albo do jakiejś. I pytanie, jaka jest reakcja twojej rodziny, która nie ma kompletnie pojęcia, z czego to jest? Bo my teraz, nie wiem, mam ochotę przetestować, ale... Bo to jest dosyć ciekawe, bo mamy teraz wgląd, wiemy tak naprawdę, z czego to jest i jesteśmy świadomi. Ale teraz, jak mówiłeś, to teraz mnie to... Teraz mnie to zainspirowało do tego, że w wodzie, że może tą jałowcą trzeba było w wodzie i wtedy byłaby bardziej taka... Nie, by się przyprawy pukały, coś takiego. Ale ważna informacja, że te produkty można mrozić, można smażyć i grillować. A nie tak sobie na wodzie? Nie ma informacji o wodzie. A dobra informacja, ale tak swoją drogą mamy zimę w tym momencie, ale to jest świetny pomysł na grill. No. To co, kolejny etap, czy jeszcze przeglądamy? Proponuję teraz boczek. Czekaj, gdzie mamy boczek? Tu mamy. On też również wygląda bardzo autentycznie. Karina pokazywała na wcześniejszym nagraniu. Tutaj napisane, że można jeść na zimno. To może trzeba było tak zrobić, bo on jest teraz bardzo suchy. Ale z drugiej strony możesz z tego zrobić chipsy. Jak? Czy jesteśmy w stanie otworzyć teraz to opakowanie? Bo nie chciałbym skrzywdzić w ocenie tego boczku, bo w naszym wykonaniu... Nie przyłożyliśmy się do tego. Troszeczkę robiliśmy multitasking, robiliśmy wiele rzeczy naraz i troszeczkę zapomnieliśmy o tych rzeczach na patelni, musimy to przyznać. Urwę tobie kawałek. Okej. Okay. Ale trzeba docenić to, jak ten boczek wygląda. Ej, mi to smakuje, nie wiem, czy jak boczek, czy jak co, ale strasznie mięsnie. Ten boczek? No. Ale spróbuj teraz na zimno. Zdecydowanie. Ten boczek rekomenduję na zimno. Co się dzieje? Nie? Tłumacz. Czego? Zbyt dużo mięsa. Zbyt mięsne mięso dla mnie chyba. Czyli jest to na plus, zdecydowanie na plus, ale dla mnie to jest bardzo mięsne. Ja tutaj nie przekonuję mnie to do uprawienia, jest bardzo pikantne. No bo wiesz, Marcinek, no to są rośliny, trzeba je odpowiednio przyprawić, żeby udawały mięso, nie? Tak? To musi być tak mocno. Jak oceniasz? Dla mnie trochę za pikantne. Ciekawe, ale nie nazywam go boczkiem. On w paczce wygląda jak boczek i jest bardzo atrakcyjny. Jeżeli chodzi o smak, no nie nazwałbym go boczkiem. Bo dla mnie osobiście jest interesujący, ale tutaj podobnie jak w przypadku kiełbasy jałowcowej daje 5,5 do 6. Stosunkowo nisko. Dla mnie wygrywa ja kebab i... Ja też dam 5, ale... Ale jakie to są nowe produkty, to... że duże pole do manewru i do ulepszeń. Dobra. Ja zbieram się w takim razie za ostatni element naszej podróży kulinarnej. Jak to podgrzewaliśmy, to ja chyba stwierdziłam wtedy już na samym początku, że to może być mega. Że to będzie hit, tak? Tak, że to będzie mega, bo jest tu, że jest tu pieczeń ze śliwką. I ona wygląda... I ja spróbowałam. Ona wygląda równie autentycznie, wygląda rewelacyjnie. Ej. Już spróbowałeś, tak? No. Jeszcze, tak. Nie wstawiliśmy i co? Fast track. No, spróbuj. A, czyli wstrzymasz się z opinią. Okej.
kurczę. Ona przepięknie pachnie. Ta śliwka robi robotę tutaj. Jest świetna. To jest mega dobre. To smakuje mięsnie, ta pieczeń. Ale dla mnie boczek smakował już trochę za bardzo jak mięso. Ale to jest... rewelacyjne. Mega. Zdecydowanie. Dobre. I ta śliwka nieprzesuszona, taka mięciutka. Ja nie wiem. Ale tutaj jestem w stanie założyć się, że... no, że można to podłożyć komuś. Zdecydowanie. Masakra. Oni tutaj dobijają do dziesiątki. Ja białej dałam 11, tam też dałam 11. Okej, ty masz czerwoną skalę. Mówiliśmy się od 1 do 10, to już wybijałeś na 11. Trudno, ja mam wegańską skalę. Czy następnym jakimś teście będziemy już dobijać do 15 pewnie? To jest mega dobra. Ale robi na mnie wrażenie. Wygląda to rewelacyjnie i zarówno w kontekście w opakowaniu, w samym dotyku jest mięciutka. Tak. Obślizgła, na to zwraca bardzo uwagę Karolina. Mhm. I ma bardzo mięsopodobny zapach. No przede wszystkim smak. I konsystencja. Tak, więc myślę, że podsumowując, patrząc na te wszystkie cztery rzeczy, które mieliśmy okazję spróbować, to w przypadku pieczeni i w przypadku białej kiełbasy są to produkty, które śmiało możecie podkładać rodzinie. Gościć rodziców, gościć swoich przyjaciół, którzy niekoniecznie jedzą produkty pochodzenia roślinnego. I z jednej strony mogą być zaintrygowani, z drugiej strony mogą nawet być pod wrażeniem, że to nie jest mięso. Zwycięzcy testów. Zostawiam ich je tutaj. Dobra, więc numer jeden tak. Pieczeń biała na pierwszym miejscu. Na drugim miejscu mamy kebab. Bo jeżeli macie ochotę na kebab. Tak. W zasadzie to też jest fajny pomysł na obiad. Wrzucasz ogólnie tortillę kebab. Który... Sekunda. Czytam, czy można go podawać na zimno. Nie ma informacji. Jest. Produkt należy usmażyć przed spożyciem. Wtedy smakuje najlepiej. No ale na spokojnie najlepiej, ale jeśli ktoś by chciał na surowo, to też można. Dwójeczka, to jest drugie miejsce zdecydowanie. No i trzecia może równo właśnie, to ja owcowej boczek. Mi akurat najmniej smakowała boczek, a później kiełbasa i owco. Ale tutaj mamy tak naprawdę, myślę, że to top 3. I to jest niesamowite w przypadku tego kebabu, dobrze powiedziałem? Kebaba, nie. Kebaba. On, mimo że został też przez nas przygrzany w tym garnku trochę bardziej. No, tak. Jest bardzo soczysty. Cały czas jest soczysty. Co to jest? A to jest kawałek czosnku z pieczeni. Czosnek? Ale mega dobry ten czosnek, jak spróbuj. Nie wiem, czy możemy jeść czosnek przed snem. I tak ja tylko w pieczeni już. Rewelacja. Czekaj, musiałaś ukryć jeszcze kawałek tej pieczeni, bo jest... Jest świetna. I zwróć uwagę, że w przypadku pieczeni nie dodawaliśmy niczego. Nawet nie wpadłaś na pomysł, żeby spróbować tego z mixem. Nie, no raz chyba zamoczyłam, ale nie trzeba. Aż się poczęstuje biało. No dobra, no to my tu będziemy chyba kończyć ten nasz talerz rozmaitości. I skończymy nasz test. Zdecydowanie. No jak najbardziej polecamy. Pamiętajcie, że według nas pieczeń to po prostu samą można jeść i ona udaje świetnie. Jeśli chodzi o białą, w połączeniu z musztardą jest to autentyczność milion. Jeśli chodzi o kebaba, sam w sobie no czuć, że jest to coś innego jak tradycyjne mięso, ale jeśli się to przyrządzi właśnie w bułce z sosami, tak jak kebab, to ogólnie się nie poznacie na tym. Najbardziej zdradliwymi według nas są jałowcowa i boczek. One najmniej imitują może to faktyczne mięso. Żebyśmy je nazwali inaczej, to... Ale są równie smaczne i na pewno będą takie osoby, które lubią bardzo mocno doprawione takie kiełbasy i tak widzisz, dalej. Widzisz, z jałowcową jest napisane, że jest produkt, można spożywać na zimno, na kanapkę. No i czyli może wtedy byłaby właśnie... Musielibyśmy zweryfikować, a może sprawdźmy od razu? Jak wygląda zimno, skoro jest okazja. Ale biała, prawda? Jest. Dobra. Plasterek? Masz.
Ja już to zrobię. Nie mamy. Proszę. Z jednego. Zdecydowanie. Powiedziałem, że zdecydowanie patrzy się. I jak? Jest lepsza, tak. Na zimno jest lepsza. Jest mniej wtedy sucha. Jest lepsza na zimno. Ale nie tak i tak jest, nie podważa w zupełnie pozycji zwycięzcy dzisiejszego testu. Kupujcie pieczeń i kebab. To jest rewelacja. Biała. Biała jest okazjonalna po prostu na święta. Ale jeżeli ogólnie chcesz zrobić obiad dla rodziny, czy nawet dla siebie, pieczeń i kebab. To są dwa świetne rozwiązania, z których na pewno będę korzystał. No, bardzo szybki proces przygotowania, tak? Wrzucam do lodówki, wyciągam coś, czego potrzebuję. Alternatywa restauracja do jakiegoś innego miejsca. Szczerze, to nawet często w wegańskich knajpach nie podają takich dobrych substytutów mięsa, jak tutaj mamy gotowe już. Z pewnością. Dobra, skończymy nasz test. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. I z pewnością będzie jeszcze więcej testów, ponieważ następnym testem będzie wegański nabiał. Serki, sery, kefiry. Lodówka pęka szwarta. Zdecydowanie Karolina wzięła sobie do serca te testy. Wzięłam sobie do serca testy. Gdzie tylko się pojawiamy, szuka pomysłu, inspiracji, kupuje. Tak. Będzie jeszcze dużo testów. Jeszcze będą pasty na kanapki, będą masła orzechowe, więc będzie bardzo dużo testów. Lodówka Karolina się cały czas zapełnia. Tak jest, więc... I nie mogę tam z niczego jeść, bo cały czas tylko mi informuje Marcin. Nie jest tego, bo zrobimy ogólnie nagranie, nie jest tego, bo mogę już. O, jesteś taki biorny za mną. Otwierasz lodówkę, masz pełną lodówkę, tyle smakołyków, wszystkie ładnie popakowane na półeczkach. Ale i nie mogę niczego dotknąć. I teraz będziesz jadł to tak długo, aż nie zjesz wszystkiego. Ale ja chciałem właśnie wtedy, kiedy miałem ochotę. No, nie możemy wszystkiego robić. Dobra. Nie sądziłem, że one wypadną tak dobrze, lecz mówię, kurczę, coś co udaje mięso, a tutaj ze śliwką i z czosnkiem pieczem wjeżdża na salonę.